Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kanał YouTube Iwonna Teresa przedstawia. Pozwólcie ukochać się Bogu. Odcinek 4. Miłość i pokora. Czyta Iwonna Teresa. Most pokory. Wzrastaj w mojej miłości przez pokorę. Między mną, Bogiem, a wami jest nieskończona różnica, uzupełniona ogromną miłością. Dojdzie się do mnie pewnie po moście pokory jedynie. Skłaniałem się zawsze ku temu, co mi powodowało upokorzenie i dobrowolne wyniszczenie. Toteż nawet teraz nie mogę się temu oprzeć i miłość prowadzi mnie do szukania tego nawet teraz. Toteż wstępuję do dusz słabszych, by zadowolić to moje pragnienie. Byłem zawsze pracowity w moim ziemskim życiu, teraz zaś zniżam się do takich dusz, które swą słabością i ubóstwem mogą mi dostarczyć więcej zajęcia. Jestem światłością, zwracam się więc ku większym ciemnościom, by napełnić tę duszę mą łaską. Pokora pociąga dobroć mego serca. Żaden miłośnik nie skłania się tak ku swojej miłości, jak ja zwracam się szybciej nad prąd elektryczny ku duszy pokornej. Nie umiem się oprzeć. Im bardziej dusza szuka pokory, tym więcej ubogacam ją poznaniem, światłem i pociągiem do dobrego. Czynię ją mądrą, nie zważając na jej brak zdolności i wykształcenia. Im bardziej uważacie się za nic, tym wyżej was wyniosę. Jestem jak słońce, które wyszukuje kropli rosy, by ją pochłonąć w sobie. Czy chcesz znaleźć się w niebie? Uniżaj się tu, na ziemi. A im bardziej pozbawisz się pychy i myśli o sobie, tym wyżej uniesie cię wiatr łaski, jak lekkie piórko, aż do mego tronu. Wszystkie cnoty zależą od pokory. Wszystkie moje łaski znaczą pokorą, bo drogi, które nie są nią brukowane, nie będą ani pewne, ani trwałe z powodu waszej niestałości w odpowiadaniu mnie. Poddajcie się więc łasce pokory. Będzie to dla was zbawieniem, tak jak dla rozbitka deska utrzymująca go na powierzchni. Duszę trwającą we mnie w ukryciu obdarzam pociechami, jakich nigdy nie znalazłaby na świecie. Pokora podnosi. Pokora jest skuteczną na wszystkie dolegliwości duchowe, które niszczą pokój. Zadaj sobie trud, by ją praktykować, a nie będą dbali o ciebie i zapomną o tobie. A dolegliwości duchowe będą wtedy mniejsze. Przypomnij sobie, jakich względów i grzeczności doznałem w mej męce. Prawdziwa pokora podnosi duszę do mego serca. Miłość daje jej skrzydła, a pokora wprawia je w ruch. Piękno duszy pokornej jest bez porównania, lecz nie możecie być pokornymi bez mej łaski, bo pycha tak się w was zakorzeniła, że zdaje się być nie do usunięcia. Pokora tak jest przeciwna waszej naturze, która dąży do wysunięcia się, do zwrócenia na siebie uwagi i boi się życia ukrytego. A jednak pycha jest głupotą. Przecież jesteście mniej niż niczym. I czy możecie mieć jeszcze jakieś pretensje? W jednej sekundzie mogą obrócić was w nicość i wszystko zawdzięczacie mnie. Cóż więc za głupotę popełniacie, pysznąc się? Bo tylko pokora daje wam prawo do mojej miłości. Odrzuć pychę,
a spokój nastąpi w twej duszy. To pycha burzy twe dobre usposobienie, niszczy postanowienia i rujnuje wszystko. Wyrwij to zielsko, a dobre trawy wyrosną bez przeszkody. Miłość moja jest nieubłaganym wrogiem pychy i nie mogą one być razem w żaden sposób. Zapamiętaj to dobrze. Jedynym środkiem trwania przy mnie to odrzucenie zupełnie pychy. Lecz korzenie jej są bardzo głębokie. Potrzeba więc wytrwałości, by je usunąć. Twój dowód osobisty. Ale nie ulegaj zniechęceniu. Ufaj bardziej mojej łasce niż poznaniu siebie, które może wywołać zniechęcenie. Nie dziw się i nie zatrzymuj przy myślach pychy, których nie chcesz. Pychę trzeba oswoić jak dzikie zwierzę, nie ulegać jej i znosić ze spokojem. Taki akt pokory w znoszeniu jej napaści przygotuje cię do większej mocy w walce i pomoże do zachowania pokoju serca. Pracuj i staraj się nabyć pokorę, a im więcej jej nabędziesz, tym będziesz szczęśliwszą. Pracuj nad tym, by pokora zapuściła mocne korzenie w twej duszy. Im będą one głębsze, tym łatwiej oprą się pokusom. Nawet gdybyś tylko przed śmiercią mogła u siebie ujrzeć małe listki prawdziwej pokory, możesz być z tego zadowolona. Pamiętaj, że jeśli chcesz podobać się mnie, musisz być pokorną. A gdy chcesz podobać się bardzo, musisz być najpokorniejszą. Pokora ma być twoim dowodem osobistym, dającym wstęp do mego serca. Nie odwracaj nigdy spojrzenia od twej niskości, by mogła w każdej okazji łatwiej wykonać moją wolę. Prawdziwa pokora utrzymuje w równowadze wolę, umysł i serce, a wtedy postępuje się dobrze po drodze mojej świętej woli. Nie potrzeba ci wielkiej nauki, by poznać własną nicość. Wtedy utrzymasz się łatwo w pokorze wobec mnie i wobec bliźniego. Staraj się poddawać swój sąd innym, bo wtedy, każąc milczeć swej pysze, uległość stanie ci się łatwą. Gdybyś tylko zrozumiała, jak bardzo podobam sobie w duszy pokornej, starałabyś się osiągnąć tę cnotę w najwyższym stopniu. Pokorę wybrałem sobie za życia za towarzyszkę nieodłączną, a teraz, choć jestem chwalebny w mym boskim majestacie, szukam jej, kocham i nagradzam w duszach, które ją posiadają. Módl się o zdobycie pokory, bo potrzebujesz jej bardzo, a ja chcę widzieć ją u ciebie, by móc cię bardziej kochać. Upokarzaj się, szukaj do tego sposobności i korzystaj z nadarzających się. Milcz zawsze. Nie tłumacz się nigdy i znoś cierpliwie wszystko. Bądź pokorną w poznawaniu siebie i swoich wad, a nie tłumacz się nigdy wobec innych. Bądź pokorną w wytrwałym zaczynaniu wciąż od początku z dobrą wolą i wielką miłością ku mnie. Bądź zadowoloną z ostatniego miejsca i uznania cię za mniejszą od innych. Ciesz się, czując się wewnętrznie wyniszczoną. Przyjmuj chętnie, bez oporu, gdy cię lekceważą. Wielkie posłuszeństwo. Nigdy nie starałem się zwracać na siebie uwagę i rozkazywać innym, lecz zawsze dawałem wam przykład
wielkiego posłuszeństwa. Staraj się więc być uległą innym. Nie chciej też być podstawą pięknej figury cenionej dla jej artystycznego wykonania. Bądź raczej podłogą, na którą nikt nie zwraca uwagi i która może być z jakiegokolwiek materiału. Ja sam nadam wartość temu dobrowolnemu ukryciu. Akt czystej miłości wart jest więcej niż wszystkie zaszczyty i urzędy tego świata. Uważaj siebie jakby za niej istniejącą już, a wtedy nie będziesz się martwiła, że zapominają o tobie i uważają za nic. Trwaj w milczeniu i zjednoczeniu ze mną. Wtedy nic nie przeszkodzi ci być szczęśliwą. Prawdziwa pokora daje duszy pełny spokój i zadowolenie. Staraj się milczeć, jak tylko zauważysz, że jesteś zburzona. To miłość własna wywołuje różne melancholie. Takie odczucia są naturalne, ale zaraz zwracaj się do mnie i ofiaruj doznane upokorzenie wraz z jego skutkami. Upokorzenie, dobrze przyjęte, nie szkodzi. Trwaj tylko w równowadze. Przyjmuj skutki tego z mojej ręki ojcowskiej i bądź pewna, że więcej ci to pomoże niż pochwały i pieszczoty. Rozumiem dobrze waszą naturę i dlatego oceniam każde upokorzenie. Pokora jest rdzeniem waszej osobowości, bo przez nią wyrzekacie się waszej pychy, by poświęcić się mnie. Świętość twoja ma składać się z aktów pokory wewnętrznej. Prawda ta będzie znana tylko przeze mnie, czyniąc cię coraz to piękniejszą w oczach moich i milszą Maryi. Wtedy, ochroniona przed miłością własną, staniesz się właścicielką wielu łask dla siebie i dla bliźniego, nie zwracając na siebie uwagi. Pragnij więc żyć ukryta w moim sercu. Niech nikt cię nie widzi, ani zajmuje się tobą. Prawdziwa pobożność opiera się jedynie na ukryciu pragnionym ze serca. Będziesz na swoim miejscu. Nie lękaj się zbytnio poniżenia, bo nigdy nie dorównasz mnie. Nawet gdybyś się uważała za najbiedniejszą i najnędzniejszą, będziesz tylko na swoim miejscu. Jeśli chcesz zostać wybraną, bądź najpokorniejszą. Będzie ci to trudne, ale pracuj wytrwale. Proś o to i oczekuj dnia, w którym otrzymasz tę łaskę. Lecz trzeba o nią prosić z całą ufnością. Nawet dla twego postępu duchowego pomoże ci przekonanie owej wielkiej nędzy, bo będzie to cię napełniało pokorą i jednoczyło ze mną. Miej cierpliwość ze sobą samą, bo nie potrafisz zrobić więcej kroków nad te, które ci przeznaczyłem. Nie gniewaj się również na siebie, bo byłoby to tylko oznaką zranionej pychy. Nie mogę pozwolić ci biec prędko w cnocie pokory, bo jesteś jeszcze za słaba do tego. Mogę ci więc pozwolić tylko na stawianie małych kroków. Jesteś jeszcze zbyt ludzka, by zmienić się od razu. Do tego dążę ja. Chcę ci dać poznać, jaką jesteś, byś za moją łaską stała się inną. Twoja nędza. Jesteś tak nędzną, bo nie masz pokory. Przekonanie, że czynisz wiele dobrego, szkodzi ci. Pozostawiam cię więc w twej nędzy, aż powoli zaczniesz wykonywać małe akty cnót. Przekonasz się wreszcie, że nie jesteś zdolna do niczego beze mnie i wtedy utwierdzisz się w pokorze, w
w przekonaniu, że wszelkie dobro pochodzi jedynie ode mnie. Wtedy pozwolę ci biec szybko, a nawet lecieć w świętości. Lecz dla zawrotu głowy, wywołanego przez twą zbyt wielką miłość własną, będziesz mogła wpaść do przepaści, zbyt wysubtelnionej pychy. Rzuć swe nędze w ogień mego boskiego serca, a ja zapobiegnę zawsze wszystkiemu. Współczuję twym brakom i staram się im zaradzić. Jeśli nie masz innych zmartwień, przyjmuj to, że jesteś zawsze tak nędzna i trwaj w pokoju. Biada ci, gdybyś się znała za coś, bo wtedy żegnaj pokoro i świętość. Dostosowuję zawsze w duszach dobrej woli ich postęp duchowy do ich sił moralnych, czyli do ich pokory. Mogę jednak w jednej chwili ubogacić cię w cnoty i zasługi. Zwracaj się do naszej świętej matki, by ci dała trochę ze swej pokory, tak prawdziwej i głębokiej. Pociągnęła mnie ona bardziej swą pokorą niż dziewictwem. Maryjo, święta matko, udziel mi choćby iskierkę jedną ze swej pokory, abym mogła przypodobać się Jezusowi. Amen.